Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy. Dzisiaj zobaczycie mój składzik FIFA 23, a do tego paczki, które były póki co najlepszymi od początku FIFA, dlatego warto stawić łapkę w górę, subskrybować kanał i napiszcie w komentarzu, co wy byście zmienili w tym składzie, no a my startujemy. No dobra, proszę Państwa. Pierwsza paczka za 25 tysięcy. I czy te paki oddadzą, czy nie oddadzą? Jest walkout, poszło w lewo, jest Niemiec, Niemiec walkout, może bramkarz, nie, aśpiło, to jest Müller, Thomas Müller. No dobrze, Thomas Müller to na pewno nie jest karta, która będzie warta krocie, ale z czasem na pewno ta cena za niego odbije, do tego jeszcze jest inform. Przyjemna paczka, okej, okej. No dobra, moi drodzy, druga paczka za 25 tysięcy. I sprawdzamy. Są co najmniej Norweg. Odegaard, Boże. Ja zobaczyłem Norwegię, miałem nadzieję, że to może być Erling Haaland. Ale to tylko i wyłącznie Odegaard. Chociaż Odegaard chyba tam parę tysięcy to powinien kosztować. Oprócz tego Odegaarda chyba nic specjalnego. Odegaard w granicach 7-8 tysięcy końców. Okej, okej, okej. Kolejna paczka za 25 tysięcy. No i zobaczmy. Plus taki, że co paczka są co na... Jest! 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 Erling Haaland! Patrzę, idzie w prawo, patrzę, Norwegia będzie Odegaard, a tutaj Erling Haaland. Bestia totalna. I to sprawia, że chyba wokół Erlinga będziemy budować nasz pierwszy skład, kochani. O tak. O tak. Let's go, let's go, let's go. Pytanie, ile taki Haaland warty? Mam nadzieję, że w granicach 150 tysięcy, ale zaraz zobaczymy, czy faktycznie Erling Haaland. Tak jest, 145 na licytacji, 160 kup teraz. Okej, 150, no czyli koło 150. Absolutna bestia. Gwiazdki 3-3 to będzie na pewno minus, ale warto wykorzystać jego wzrost, jego siłę, jego prędkość, szybkość, wszystkie jego atuty. I może coś z tego będzie, a jak nie, tego po prostu sprzedamy. Proszę Państwa, ostatnia paczka za 25 tysięcy. I jest kolejny walkout, co tym razem jest Argentyna! SN? Okej, okej, okej. Oj, walkout Argentyna w głowie Leo. Ale mamy Paulo Dybale. No dobrze. Oj. Ten uśmieszek, ja ci Dybala zaraz usunę, dzieciaczku. No dobra, zobaczmy. Kto oprócz Dybali, ile Dybala warty? Bo pan Dybala jest warty bardzo ładnie, bardzo ładnie. Chodzi w granicach 30 tysięcy końców. No powiem tak, paczki za 25 tysięcy oddały. Okej, moi drodzy, a my właśnie odbieramy nagrody za wygrany finał draftu. Niestety nie ma paczki za 50 tysięcy, ale jest za to paczka za 25 tysięcy i 35 tysięcy. No i zobaczymy, czy coś ciekawego poleci. Tutaj upewniam się, że wszystko gra jak najbardziej. No dobrze, zaczynamy. Od paczki za 25 tysięcy, nie ma tutaj żadnej gwarancji overalla, ale są co najmniej ekrany w pierwszej paczce. I to będzie Ricardo Pereira. Nie, jest to raczej spektakularny traf i oprócz niego też tu nie widzę nic turbo drogiego. Więc pierwsza paczka, dramat. No dobra, i teraz druga paczka za ten wygrany finał draftu. Miejmy nadzieję, że tutaj będzie znacznie lepiej, ale powiem wam tak, nie ma ekranów. A więc wygrany finał draftu daje nam totalnie nic, absolutnie nic. Moi drodzy, i tak wygląda nasz składzik. Na bramce Mike Maignan, który póki co jest naprawdę solidną postacią. Defensywa Hernandez i Tomori. Tych dwóch panów, powiem wam krótko, oni będą mocni przez najbliższe miesiące. I to nie jeden, nie dwa. Myślę, że może nawet od 4 do 5 śmiało oni mogą grać. Nie wiem, czy Tomori nie będzie jednym z najlepszych środkowych obrońców tej edycji FIFA, jeżeli chodzi o złote karty. Druga strona jest tutaj Saliba. Póki co solidny grajek, naprawdę nie mam się do czego przyczepić, więc jest ok, ale myślę, że w późniejszym etapie, już za
powiedzmy te 2 miesiące może być z tym problem. Na PO Fredericks, oczywiście tutaj myślałem nad Walkerem, ale to jeszcze nie jest żaden domyślny skład na nasze Food Champions, więc nie chciałem inwestować 90 tysięcy na PO. Przy czym ten Fredericks naprawdę turbo dobrze ogarnia i warto zwrócić na niego uwagę, jeżeli Wam pasuje do składu i tak dalej, to na PO Anglik Premier League Fredericks już jest sprawdzony i godny polecenia. Potem środek pola Kessie. Totalna bestia, jeżeli chodzi o SPD, to taran, dosłownie taran, czyści jak trzeba, nie mam się do czego przywalić. Pedri jest ok, ale bez szału i co dziwne, Odegaard zdecydowanie lepiej. Zdecydowanie lepiej sobie radzi pod kątem i asyst, bo naprawdę na powiedzmy 10 spotkań ma 6 asyst więcej niż Pedri, bramkowo podobnie wyglądają. No i teraz ofensywa. Erling Haaland na Ence i Ronaldinho oraz Dembele. W trakcie meczu wygląda to zupełnie inaczej. W trakcie meczu gram głównie 4-1-2-1-2 wąsko i potem wiadomo Erling Haaland, Dembele, Enka, Ronaldinho, SPO, Pedri, Odegaard, Eśpeki, Eśpede, Kessie. Tak to się prezentuje. Jak wpuszczam z ławki czy tam Rafinie chociażby, to wtedy często robię formację 4-4-2. Także tak to, moi drodzy, wygląda. No i zobaczcie pierwsze mecze. I do tego bramki tych najważniejszych postaci. Berlin Borussia. No to zobaczmy składzik naszego rywala. Myślę, że będziemy faworytem w tym spotkaniu. Jest szansa na to. Zobaczmy Kessie, ale poszedł Kessie, Pedri! I to Pedri jest pierwszym strzelcem Rayo Esports w najnowszym sezonie. Niesamowita karta. I teraz tam Ronaldinho wychodzi, zobaczmy Ronaldinho, Gaucho będzie miał okazję. Ronaldinho, broni bramkarz. Ajajaj, power shot wykonany przez Brazylijczyka. Dembele, Ronaldinho, Odegaard, 2-0. Haaland wychodzi, zobaczmy, Haaland chce tutaj Dembele, oj, 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 co się dzieje, brameczka z piętki Dembele, o mój Boże, co zrobił Francuz, o bratku. Pedri do Ronaldinho, Ronaldinho Gaucho, zobaczmy, Ronaldinho i 4-0. A Ronaldinho strzela na 5-0, drugi gol Brazylijczyka w tym spotkaniu. Przypominam, to debiut w Rayo Esports, niestety, karta wypożyczona, ale bardzo przyjemna, bo pierwszy raz to na walentynki mi ukradli, a tutaj Odegaard strzela na 6-0. O, ależ tutaj Ronaldinho strzela i podwyższa na 7-0. Pierwszy meczek skończony, wygrywamy 7-0. Ronaldinho man of the match. Trzy brameczki, hat-trick w debiucie, myślę, że jak najbardziej pozytywnie, natomiast no będzie trzeba się zmierzyć też z rywalem na nieco wyższym poziomie, no bo tutaj nie oszukujmy się, połowa składu to były brązowe karty. Już chcemy grać tego podczas wersji Ultimate. Natomiast są też ludzie, którzy normalnie... O, kolejny składzik naszego rywala, no i no niestety, ale nie są to mocne strzały. Strzały, składy. Zobaczmy, Haaland. 1-0, Jezus, Norwek to bestia. Są git, a... Haaland podwyższa na 2-0, ależ to zrobił pewnie Norwek. Dembele. Dembele, ależ tutaj zaczarował. Dembele, 3-0. No i chyba mamy po wszystkim. 50 koła wyciągnąłem z tej paki. Zobaczmy, Erling Haaland. Mamy podwyższenie, 4-0. Zobaczmy, Ronaldinho. Pedri, 5-0. I jeszcze Dembele. I mamy 6-0. 8, a bramek 6. O, i mamy rage quit po pierwszej połowie, więc tutaj rywal jednak wytrzymał do końca pierwszej połowy. I co my tu mamy? Śląski Dąb. Gramy z Polakiem, który ma dobry skład. Lewandowski w składzie. Okej, idzie Dembele. On ma pikę na obronie, czy mi się wydaje? Ma taką pakę, a ma pikę? Oj, 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 ależ błąd! No i właśnie, wykorzystujemy to 1-0. I teraz Ronaldinho do Haalanda, zobaczmy. Erling Haaland. Erling Haaland. O, ależ to zrobił Norwek. Bardzo przyjemna karta, 2-0. A teraz Dembele. Już piłka do Ronaldinho. O, ależ zla zabawa.
3-0 i mamy pauzę ze strony rywala i mamy też rage quit, moi drodzy. No tutaj popis umiejętności Erlinga Haalanda oraz Ronaldinho sprawia, że wygrywamy trzeci mecz z rzędu i czy to będzie tak jest? To będzie awans do 9 ligi. Jest tu Ronaldinho, bramkarz wychodzi, ręka, Haaland, poprzeczka, co się dzieje? Jezus Maria, jeszcze Kessie, jeszcze Haaland, nic, nie wierzę. Co to była za akcja, co to było za kuriozum? No i moi drodzy, to na co warto zwrócić uwagę to Erling Haaland, 12 spotkań, 16 bramek, a miejcie na uwadze, że naprawdę myślę, że z tych 12 spotkań 7, może 8 spotkań to były rage quity, stąd wynik 12 spotkań, 16 bramek to jest totalny hit. Erling Haaland naprawdę jest bestią i to może być ciekawa postać. Ronaldinho na 12 spotkań, 8 bramek, 4 asysty, no tutaj nie ma co dyskutować, chociaż powiem szczerze, myślałem, że będzie miał liczby gdzieś tam na nieco lepsze. Natomiast on robi całą robotę, on się przemieszcza tymi swoimi trikami, mija rywali jak chce, więc on jest troszkę od innych zadań, nie tego oczekujemy. Nie oczekujemy bramek, oczekujemy właśnie widowiska. Dembele 12 spotkań, 5 bramek, 9 asyst, więc naprawdę niezły występ też tutaj Dembele, no i tutaj właśnie Martin Odegaard 12 spotkań, 2 bramki, 9 asyst, to warto zwrócić uwagę, bo Pedri 12 spotkań, 3 asysty, więc nieciekawie. Kessie bez bramek, ale z jedną asystą, on jest od tych zadań defensywnych, on zostaje z tyłu, więc tak to wygląda. Moi drodzy, możecie napisać wasze propozycje co do zmiany w tym składzie, ale myślę, że do Foot Champions chyba wielkich zmian raczej nie będę tutaj robił, póki co tym składem się gra naprawdę fajnie, więc będziemy pnąć się ku górze. Aktualnie jesteśmy już chyba w lidze 7, więc jest nice i będziemy atakować wyższe to ligi. Także moi drodzy, jak wam się podobało i chcecie więcej skrótów, bramek, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, kogo do składu kupujemy. No i też dzisiaj oczywiście wieczorem i w nocy live'iki, na które was bardzo serdecznie zapraszam na tym kanale. Trzymajcie się, no i na razie.